jesteśmy tutaj na polu, żeby obejrzeć technikę, która obowiązywała w ciągu ostatnich 60 lat przy zbiorze zbóż. W tej chwili stoimy przed snopowiązałką. To jest Warta 2 z lat 60., jak również ciągnik C328, też z tych lat. Żniwa dla rolnika to podsumowanie całego roku pracy na gospodarstwie. Zawsze wiązały się z bardzo ciężką pracą. Było to stosowana była najpierw kosa do zbioru zbóż, później pojawiły się maszyny. Snopowiązałka była takim pierwszą maszyną, która zdecydowanie poprawiała pracę, zwiększała wydajność zbioru zbóż na polskiej wsi. Snopowiązałka Warta 2, która miała szerokość roboczą około 1,8 metra. Tą snopowiązałką można zebrać było hektar zboża w około 2 godziny. Także to już zdecydowanie poprawiało czas pracy. Minusem tej maszyny było oczywiście to, że ścięte snopki trzeba było zestawić w mędle i potem zwozić to zboże do stodoły lub do stogu. No i następnie był proces omłotu ręcznego przy użyciu mocarni stacjonarnej. Także to rozwiązywało ten problem ścięcia zboża z łanu. Prawdziwą rewolucją w zbiorze zbóż było pokazanie się pierwszych kombajnów zbożowych. Producentem tych kombajnów była Płocka Fabryka Maszyn Żniwnych, która pierwszy kombajn wypuściła w 1954 roku. Były to kombajny początkowo produkowane na licencji rosyjskiej. Dopiero pod koniec lat 50. konstruktorzy z Płocka opracowali własny kombajn, który został nazwany Wistula. I ten kombajn, że tak powiem, w tamtych czasach oczywiście był przeznaczony dla dużych gospodarstw. Zwykle to były gospodarstwa państwowe czy spółdzielcze. Rolnik indywidualny mógł tylko o takim kombajnie pomarzyć. Jednak to była maszyna, która rozwiązywała problem zbioru zbóż całkowicie, bo nie tylko ścięła, zebrała, ale również to zboże wymuciła, wyczyściła i zboże było czyste, mogło być dostarczone już do magazynów, do spichlerzy. Także te maszyny były produkowane w latach 60. Ich wyprodukowano około 19 tysięcy sztuk. Kombajny Wistula produkcja została zakończona tych kombajnów w 1971 roku. W miarę upływu lat kombajn stawał się konstrukcją coraz bardziej przestarzałą. No, przede wszystkim stanowisko pracy w tym kombajnie było dość takie mało ergonomiczne, usytuowane obok silnika, duże zapylenie, wysoka temperatura pracy. To powodowało, że praca operatora była bardzo ciężka i konstruktorzy w Płocku zaczęli już myśleć o rozwiązaniu tego problemu właśnie myśląc o nowych kombajnach. Także pod koniec lat 60. pojawiła się myśl o stworzeniu nowego kombajnu, którym okazał się kombajn Bizon. Wydajność kombajnów Wistuli była niewystarczająca. Plony z każdym rokiem rosły, ponieważ poprawiała się agrotechnika, uprawa, pól i tak dalej. W związku z tym kombajn, ta jego wydajność, która wynosiła około hektara na godzinę, była zbyt niska i w związku z tym trzeba było myśleć już o nowych konstrukcjach, które by zwiększały wydajność zbioru.
Oczywiście mówimy o plonach 3-4 tony z hektara, jakie były w latach 60. Maszyna ta zastępowała pracę około 16 osób, tak to zostało wyliczone przez naukowców. Także to naprawdę rewolucjonizowało zbiór zbóż w ówczesnej Polsce. Stoimy w tej chwili przed kombajnem Bizon Z040. Ten kombajn został wdrożony do produkcji w roku 1972. I właśnie ten egzemplarz, który teraz oglądamy, jest z tego roku. Kombajn właśnie powstał z myślą o zwiększeniu wydajności w stosunku do Wistuli. Jeżeli Wistula była kombajnem, który miał wydajność około 2,5 kg masy na sekundę, ten kombajn Bizon miał wydajność około 3 kg masy na sekundę. I to zostało potwierdzone w badaniach, w testach, że właśnie ta maszyna taką wydajność osiągnęła. To już była naprawdę prawdziwa rewolucja w zbiorze zbóż w Polsce, ponieważ te kombajny zbierały zboże bardzo czyste, o niskiej zawartości zanieczyszczeń, niskich uszkodzeniach ziarna i przy również niskich stratach. Ta konstrukcja przypomina już bardzo współczesne kombajny, ponieważ stanowisko robocze było usytuowane centralnie w stosunku do cięcia, do zespołu żniwnego. Tutaj w tym kombajnie jeszcze widzimy daszek nad stanowiskiem roboczym, ale potem w połowie lat 70. pojawiły się kabiny do tych kombajnów i po prostu też jakby poprawiały warunki pracy operatora. Kombajn ten potrafił zbierać nawet do 1,5 hektara zboża w ciągu godziny. Oczywiście przy plonach lat 70., które wynosiły około 4 ton z hektara. Także bardzo był poszukiwany przez duże gospodarstwa. Zwykle to były gospodarstwa państwowe czy spółdzielcze i one były głównym odbiorcą tych kombajnów. Również pojawił się eksport tych kombajnów, głównie na rynki skandynawskie. Te kombajny były sprzedawane z fabryki w Płocku. Chcę tutaj powiedzieć, że ja uczestniczyłem tylko w modernizacji tego kombajnu, natomiast moi starsi koledzy, z którymi współpracowałem, byli projektantami tego kombajnu i to był kombajn, że tak powiem, w całości zaprojektowany przez konstruktorów z Płocka i z Poznania również i właściwie w 95% wykonywany z materiałów, które były dostępne w Polsce. Także to był kombajn już jak na tamte czasy, początek lat 70., naprawdę rewolucyjny w swoich rozwiązaniach. Rolnicy potrzebowali coraz więcej kombajnów typu Bizon. Fabryka w międzyczasie cały czas się rozbudowywała i miała duże, żeby zwiększyć możliwości produkcyjne. Jednak ogromne zapotrzebowanie na kombajny, ponieważ rolnictwo polskie cały czas się rozwijało, wymuszało na fabryce zwiększanie produkcji. Nie zawsze był wtedy czas na modernizację tych kombajnów, ponieważ jakby zwiększanie ilości produkcji z roku na rok powodował to, że odkładano na później modernizację tych kombajnów, ażeby po prostu przede wszystkim zabezpieczyć, zapewnić dostawy dla rolnictwa polskiego. W tej chwili stoimy przed kombajnem klas Lexion 510. Jest to kombajn, który ma wydajność około 2 hektarów na godzinę.
I jest to przedstawiciel kombajnów już, które dotarły do Polski pod koniec lat 90., na początku lat 2000, ponieważ zmieniła się gospodarka, rynek się otworzył na różne inne, na całą konkurencję, na inne kombajny. Tak się historia potoczyła, że fabryka w Płocku przestała produkować kombajny typu Bizon, zaczęła produkować kombajny w kolorze żółtym, natomiast również pojawiły się kombajny innych marek i te kombajny po prostu konkurują w tej chwili na rynku polskim. Chcę powiedzieć, że mimo, że to jest kombajn innej marki, to pewne rozwiązania stosowane w tych kombajnach są identyczne. To znaczy, mimo że ten kombajn jest zdecydowanie wydajniejszy, to w dalszym ciągu mamy zespół żniwny, mamy kosę, mamy nożyki, mamy przenośnik pochyły, mamy młocarnię, mamy układ czyszczący w tym kombajnie, mamy zbiornik ziarna. Czyli układ funkcjonalny w tym kombajnie jest identyczny jak w kombajnie typu Wistula czy typu Bizon. Oczywiście te rozwiązania, które zastosowano tutaj w tym kombajnie, po prostu poprawiają jego wydajność. I chciałbym tutaj troszeczkę może odnieść się do właściwie funkcjonalności tych kombajnów, że chcę powiedzieć, że kombajn sprzed 50 lat, jakim jest kombajn Wistula, kombajn Bizon i w tej chwili tutaj ten kombajn, przed którym stoimy, posiadają pewne wspólne rozwiązania konstrukcyjne, a więc rozstaw nożyków kosy 3 cale był stosowany jak w Wistuli, w Bizonie i tutaj w tym kombajnie marki Klas też jest taki sam rozstaw. Jeśli chodzi o zasadę omłotu, jest identyczna. Jeżeli chcieliśmy omłócić zboże, to trzeba było uderzyć cepem w zboże na klepisku mniej więcej z prędkością około 100 km na godzinę. I to jest realizowane, ten omłot jest realizowany tak samo, był realizowany w Wistuli, w Bizonie, jak i w tym kombajnie. Prędkość uderzenia w kłos jest identyczna około 100 km na godzinę, czyli powiedzmy 20 kilka metrów na sekundę z taką prędkością. Także te pewne, że tak powiem, zasady zostały zachowane w każdym z tych kombajnów, niezależnie od jego czasu produkcji. Tak samo jeśli chodzi o układ czyszczący, też jest wentylator, jest to tak samo zboże czyszczone. Oczywiście jest to tylko kwestia jakby zwiększania wydajności tych kombajnów, czyli kombajny są bardziej wydajne poprzez to, że została zwiększona moc silnika, została zwiększona jego szerokość robocza, no i przede wszystkim została poprawiona ergonomia pracy. Po prostu kabina w tej chwili jest klimatyzowana, jest to, że tak powiem, kombajn już jest, sterowania są elektryczne czy elektroniczne, pełna informacja na stanowisku pracy, także w tej chwili współczesny kombajn to już jest to maszyna, która powoduje, że operator nie jest zmęczony, jest, że tak powiem, może z powodzeniem pracować nawet 8 czy 10 godzin. Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy w gospodarstwie firmy Euro Agro, która zakończyła w dniu dzisiejszym żniwa w stylu retro. Jest to nasz taki troszeczkę konik, którym się troszeczkę lubimy bawić. Po prostu przedwczoraj odbyły się dożynki tutaj nasze, wiejskie. I zostawiliśmy też tutaj malutki
kawałek zboża, żeby się te żniwa w roku 2023 zakończyć w stylu retro. Jak można tutaj zobaczyć, Państwo widzą, troszeczkę się bawimy tymi starymi sprzętami. Dla mnie, jako tutaj już starszego seniora firmy, jest to pewien sentyment od jakiegoś czasu, od którego po prostu zaczynało się tą całą działalność i całą gospodarstwo i usprzętowienie, jak widać. Była tam mały ciapek, była wiązałka, potem była wistula, też był bizon 40, no i później już szło dalej, nie? I już po prostu weszliśmy w erę dzisiejszą, no na dzisiejszy czas musi być szybko, sprawnie i wygodnie. Przede wszystkim wygodnie, bo nie ma po prostu ludzi na to, żeby po prostu sobie robić w takich warunkach jak kiedyś. No ale żniwa poszły bardzo dobrze tutaj, przynajmniej w Wielkopolsce, na terenie tutaj gminy Jodolanów, tak bliżej patrząc. Wszystko było dobrze i po prostu jak Państwo widzą, w dniu dzisiejszymśmy zakończyli całą tutaj po prostu koszenie w naszym rejonie. No od 2-3 lat tam bawiliśmy się bistulami, bo po prostu mamy też, jak Państwo widzieli, bistulę i na zbiorniku, i na worki. W tym roku doszła znowu owiązałka i oczywiście bizon 40 z pierwszych modeli, jaki tam fabryka wypuściła. Jest to maszyna w jakimś tam stanie, którym jeszcze można pracować. No oczywiście będziemy to udoskonalać, jeszcze tam wszystkie niedociągnięcia usuwać, ale po prostu jakoś to się kręci, nie? Wybieramy się na Agro Show Bednary w dniach od 22 do 24. No będziemy tam naszą wistulą na worki. Kto z Państwa będzie chciał tam sobie zobaczyć z bliska, dotknąć, zdjęcie zrobić, usiąść, powspominać, zapraszamy. Coś można się ciekawego dowiedzieć, coś można podpowiedzieć. No i po prostu zapraszam.